Dzieci. Dzisiaj wystąpi przed Wami teatrzyk Ziarenko Gorczycy. Przedstawię dla Was spektakl pod tytułem Kochający Ojciec. Zapraszamy. Miłość nie chełpi się, z każdej prawdy cieszy się, nie nadyma się. Nie zazdrości, o nie, wszystko znosi, tak, tak, tak. Nie ustaje, ciągle trwa, miłuj cały świat, właśnie tak. Biblia to niezwykła księga. Jest w niej wiele ciekawych historii, które choć wydarzyły się dawno temu, uczą nas, co robić, aby stać się dziećmi Bożymi. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi. Dawno temu żył sobie pewien bogaty człowiek. Miał on dwóch synów, starszego i młodszego. Moi kochani synowie, Bóg pełen miłości i dobroci obdarzył nas wszystkimi tymi dobrami. O tak, ojcze! Tak, tak! Mamy piękny dom, bydło i owce, pola, warzywa. Cała ta piękna ziemia jest nasza. Możemy się z tego cieszyć i używać, ile dusza zapragnie. To jest prawdziwe szczęście. Nie do końca. Kiedyś to całe bogactwo podzielę między wami, synowie. Podzielisz między nami? Przecież słyszałeś. Ja dostanę pół i ty dostaniesz pół majątku. Tak, będzie kiedyś. A teraz bierzmy się do pracy. Panu dziś życie swe, służbę oddać chciej, bliźnim pomagać też, obowiązek miej. Wszystkie życia swego dni poświęć służbie tej, pracuj dla Zbawcy swego. Szybko płyną, tak szybko płyną życia dnie. Już dzień, a
nagrody blask swój śle. Więc do pracy śmiało, czasu bardzo mało. Pracuj dla Zbawcy swego. W pracy swej każdy krok kieruj Zbawcy ślad. Na Niego skieruj wzrok, On Ci pomoc da. Wszystkie życia swego dni poświęć służbie tej. Pracuj dla Zbawcy swego. Szybko płyną, tak szybko płyną życia dnie. Już dzień nagrody blask swój śle. Więc do pracy śmiało, czasu bardzo mało. Pracuj dla Zbawcy swego. Ojcze, a nie dałbyś mi teraz mojej części? Jak to, teraz? Przecież wszystko, co jest moje teraz, też jest twoje. Stale z tych dobrodziejstw korzystasz i cieszysz się nimi. Niby tak, ale nie mogę robić tego, co ja chcę, tylko mam robić to, co ty mi powiesz, abym robił. I wiesz, to nie to samo. Synu, czy czegoś ci brakuje? Masz gdzie mieszkać? Masz co jeść? Nie czujesz się bezpiecznie? Nie czujesz, że cię kocham? Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Pragnę sam decydować o swoim losie. Jesteś jeszcze taki młody. Majątek to nie wszystko. Trzeba umieć nim zarządzać, pomnażać go poprzez mądrą i ciężką pracę swoich rąk. Właśnie chcę po swojemu nim zarządzać i pracować według mojego pomysłu. Pojadę do wielkiego miasta i zrobię wspaniałe interesy. Zainwestuję w handel, pomnożę tak mój majątek, że będę bardzo, bardzo bogaty i będę miał czego tylko dusza zapragnie. Oby tak było, synu, oby tak było. Wiele czyha niebezpieczeństw na niedoświadczonych młodych ludzi. Ojcze, nie przejmuj się. Dam sobie radę. Zaufaj mi. Przecież mnie kochasz. Chcesz dla mnie jak najlepiej. A ja wiem, co dla mnie najlepsze. Nie masz doświadczenia życiowego. To go nabędę. Ojcze, wszystko będzie dobrze. Czy jesteś radością dla innych? Czy miłość się w sercu twym lśni? Czy grzesznym ogłaszasz zbawienie? Jak spędzasz swego życia dni? Więc ocknij się i samolubstwa porzuć sny. Dziś ocknij się i bądź uczynnym również ty. Czy jesteś pomocą dla bliźni? Czy im pomagasz w troskach dnia? Czy balsam masz dla serc trapionych? Czy dźwigasz ich z upadku dnia? Więc ocknij się i samolubstwa porzuć sny. Dziś ocknij się i bądź uczynnym również ty. Więc ocknij się i samolubstwa porzuć sny. Dziś ocknij się i bądź uczynnym również ty. A po niewielu dniach rozdzieliłem majątek na dwie części. Oto worek z pieniędzmi. Połowa majątku dla ciebie. Reszta majątku należy do ciebie, mój starszy synu.
młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. Ha! Teraz już nie muszę pomagać ojcu. Mogę iść w świat szukać szczęścia. O! Widzę z daleka jakieś wielkie miasto. Oto cel mojej podróży. Tutaj zacznę realizować moje marzenia. Po pierwsze, kupię sobie wspaniały dom. Po drugie, kupię sobie wspaniałe szaty. Po trzecie, kupię sobie wspaniałego rumaka i będę mógł wszędzie na nim jeździć. A teraz będę ucztował i będę mieć mnóstwo przyjaciół i pięknych kobiet. To jest życie! A ojciec chciał mnie tego wszystkiego pozbawić. Dobrze, że poszedłem swoją drogą. Jeszcze zdążę się napracować i wieść poważne życie. Ponieważ prowadził rozwiązłe życie, po pewnym czasie roztrwonił cały swój majątek. A gdy wydał już wszystko, nastał wielki głód w tym kraju i zaczął cierpieć niedostatek. Raz syn marnotrawny opuścił swój dom, by oddać się żądzom młodzieńczym swym snom. Pogardził swym ojcem i tym, co sam miał, i żył z grzesznikami i czynił, co chciał. I żył z grzesznikami i czynił, co chciał. Tak z miejsca na miejsce udawał się on, pożądał rozkoszy, nie wiedząc sam skąd, aż w końcu przetrwonił gdzieś tam mienie swe. Któż teraz nad biednym zlitować się chce? Któż teraz nad biednym zlitować się chce? Jestem taki głodny. Nie mam już pieniędzy. Wiem. Sprzedam swój dom. Czy kupi pan ten dom? Chętnie. Masz, co ci się należy. Ale to za mało. Co dałem, to zabieraj i uciekaj. A może kupi pan moje piękne szaty? Niech zobaczę. No, mogą być. Masz jeszcze coś do sprzedania? Konia. To dobrze, bo to wszystko mało co warte. Ale to mój cały majątek.
To wszystko już nie jest twoje. Zmykaj stąd, bo zaraz pogonią cię moi parobcy. Idę, idę. Ale gdzie mam iść? Przecież muszę coś jeść. Paście się, świnki, a dobrze sobie podjedzcie. Obywatelu, czy na waszej wsi znajdę jakąś pracę? Jestem taki głodny. Jesteś przybłędą, ale możesz opiekować się moimi świnkami. A czy mogę chociaż napełnić mój brzuch omłotem, którym karmisz swoje świnie? Ani się waż. To świnie mają dobrze wyglądać, a nie ty. Pamiętaj, o zapłacie pogadamy później. Albo nigdy. Swej mądrości ufałem, sądziłem, że rację mam, że dobrą drogę wybrałem, lecz tutaj jest jej kres. Więc się zbuntowałem i chciałem pouczać cię. Dopiero gdy poddałem się, prawdy pojąłem sens. Ty wszystko lepiej wiesz, nie pytam dlatego już. Dlaczego doświadczasz mnie, bo ty wszystko lepiej wiesz. Jeżeli jest to próba, wiele hartu wymaga. Wiem tyle, że nic nie wiem już, czy o to chodziło ci. Staram się jak mogę, ma wiara pomaga mi. Najlepszym wyjściem będzie więc zaufać miłości twej, bo ty wszystko lepiej wiesz. Nie pytam dlatego już, dlaczego doświadczasz mnie, bo ty wszystko lepiej wiesz. Jak ptak chciałem się do góry wbić, lecz to ty dałeś skrzydła im. Czy zechcesz nauczyć mnie, jak żyć, jak żyć? Ty wszystko lepiej wiesz, nie pytam dlatego już. Dlaczego doświadczasz mnie, bo ty wszystko lepiej, ty wszystko lepiej wiesz. Nie pytam dlatego już. Dlaczego doświadczasz mnie, bo ty wszystko lepiej wiesz. Bo ty wszystko lepiej wiesz. Bo ty wszystko lepiej wiesz. Ty wszystko lepiej wiesz. Ileż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wszystko, co robiłem, było złe.
zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Ojcu. Czy mój Ojciec mi wybaczy? Wrócę do domu. Może zostanę chociaż służącym w domu mego Ojca. Wtem przyszła zbawienna i szczęsna mu myśl. Do domu, do Ojca, ach gdybym mógł iść. Do Ojca tęsknotę w swym sercu dziś mam. Ja wyznam, żem zgrzeszył, żem winien ja sam. Ja wyznam, żem zgrzeszył, żem winien ja sam. Tyle razy wychodzę już na drogę, tyle razy wypatrują moje oczy mego Syna, który wzgardził moją miłością i przywiązaniem. Czy On jeszcze żyje? Boże, zanoszę moją modlitwę do Ciebie, abyś ocalił mojego Syna od podłych i złych ludzi. Ochroń Go swoją mocą, zasłoń płaszczem swojego miłosierdzia. Przemów do Niego i nakłoń Jego serce, by wrócił do mnie, do Ojca, który wybaczył mu dawno jego głupotę. Tylko zaopiekuj się nim i daj mi go utulić w ramionach, w dniach mojej starości. Skruszony przekracza ojczysty swój próg, upada przed Ojcem ze łzami do nóg. I szczerze wyznaje, że pełen jest win i prosi, ach wybacz, niegodny ja syn. I prosi, ach wybacz, niegodny ja syn. Patrz, Ojciec tak czule przyjmuje go znów. Szczęśliwy, że wrócił już cały i zdrów. Odziewa go w szaty i w dom swój go zwie. I mówi, już wrócił, wszak dziecię to me. I mówi, już wrócił, wszak dziecię to me. Serce moje mówi mi, że ten wędrowiec to mój syn ukochany idzie. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń ze mnie jednego z najemników Twoich. Przynieście mu nowe ubranie i pierścień. Ojcze, byłem złym człowiekiem. Przygotujcie ucztę. Czy wybaczysz mi? Tak. Dajcie sandały na nogi jego. Przyprowadźcie tuczne ciele. Weselmy się. Oto syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Co takiego się dzieje? Wrócił twój młodszy brat. Zdobył duży majątek? Nie, roztrwonił majątek z nierządnicami. I ty się z tego cieszysz, ojcze? Powinieneś się również radować, mój starszy synu, że brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego. A dla mnie i moich przyjaciół nigdy nie wyprawiłeś uczty. Synu! Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. To niesprawiedliwe. Chciałbym, synowie, abyście byli ze mną, bo mnie kochacie. Tak, jak ja Was umiłowałem. Straszne i przykre doświadczenia miał Twój młodszy brat, by dowiedzieć się o tej prawdzie. Proszę, nie rób Ty tego błędu. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Zamieszkam w nich
i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Bo miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Nie postępuje źle, nie unosi.